Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Litek. Witam was w kolejnym odcinku z Terrarii. Puszczę wam tutaj zaraz z boczku taki filmik, który mi się niestety... Nie wiem, czemu ja go nie zmontowałem. Nie wmontowałem go do poprzedniego... filmu, no. Z YouTube'a, nie? To podaję, że to był trzeci odcinek, tak? Więc puszczę go tutaj gdzieś tak w rogu, taka technika, kurde, zaawansowana, to czemu by tego nie spróbować? Jak mi się nie uda, to zrobię jakoś inaczej, no, w każdym razie. I co ja tutaj w tym odcinku zdobyłem? Właśnie grappling hook sobie stworzyłem zaraz wam powiem, z jego, bo wydrupiłem ze szkieleta hook, nie, chyba hook, tak. To się nazywa hook i z tego, było to z połączeniem z trzema chainami, czyli łańcuchami, można właśnie stworzyć coś takiego grappling hook i to działa mniej więcej tak, zaraz wam pokażę. O! Coś takiego i się możemy przyciągać do ścian, do podłogi, whatever. Nie, do jakichś klocków po prostu się możemy przyciągać. To jest bardzo przydatna rzecz na tym etapie gry. Fajnie, że udało mi się to stworzyć. Oraz nie wiem, czy wam pokazywałem. Agile Tungsten Broadsword. Zrobiłem sobie z tego złoża. Z rudy. Z rudy tungstenu zrobiłem sobie tungsten bary. I z tych tungsten barów zrobiłem sobie taki oto miecz. Dobra, ale nie chcę znowu was zanudzać, jak nie wiem co. Czemu ja tego nie pokładałem przedtem? Dobra, pokładam to tak, ale tak szybciutko, obiecuję wam. Albo nie, przecież tak... Bo ja po prostu zrobię coś robię. No, dobra. To tu walnę, to nie mi potrzebne. Emerald też nie. Stone też nie. Dirt tu będzie gdzieś, musi tu gdzieś być, tak. Torcze... Torcze, warcze. To i tak z shiftem może nawet. Potrzebuję. Dobra. Grappling hook też tu będzie. O, niech będzie. No i wyruszamy. Jak to tam zobaczymy naszą mapę? Jak to tu wygląda? Tutaj mamy niezbadane te tereny i tu mamy duże złoża, to pamiętam, które są niezbadane. Dobra. No to wypadałoby się tam wybrać. O, ale przy okazji pozabijam te slajdy. Przy okazji wam pokażę, jak ten miecz wygląda. No taki sobie on to mieczek. Slajmy mi jadą. No, całkiem fajny było Legend. Jakiś Agil mi wyszedł. Także ma fajne bonusy. 10 speedy czy krytykala dodatkowego. No. Tak, tak. Super, nie? Dobra. Także idziemy sobie. I właśnie teraz coś takiego można robić, to uwielbiam. Dobra. O, o, o. Jest szkielet, jest impreza. Ale mocno bije. Mam powiem tyle. Dobra, ale spear jest chyba lepszy od tego miecza nawet. Mam bije podwójny ten miecz, tak jak już kiedyś mówiłem. O kurde, że mi się znowu... Nie chcę znowu paść. No chodź tu slajmy, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Nie bój się. To przyspałujemy cię troszkę. Ale one biją. Zaraz mnie zabije. Naprawdę. Jestem tandetny. Naprawdę, gdzieś by wypadało... Tam zejść, tam mamy przejście, tutaj. W głębiny. Umrzyj. Straciliśmy tam gdzieś złotą monetę, ale to tam trudno. Jeszcze to nie jest tak dużo, jakby się mogło wydawać. O, tu są tungstenki. Jak mi się tam dostać? Można? O, można. Ups. Fajnie. Zrobimy taki tutaj pokoik bezpieczeństwa. Jakby coś nas miało przypadkiem zaatakować. I możemy to spokojnie wykopać.
mam, tak przy okazji... Napiszcie w komentarzach, oho, napiszcie w komentarzach. Pewnie tak nie napiszę, ale... Jak wam się podobał poprzedni odcinek? Bo... Zrobiłem go trochę inaczej. Też przez to właśnie, że mi się popsuła ta ścieżka dźwiękowa. No i... Mi się podobało nawet. Taka forma. Napiszcie, co o tym sądzicie. Czy tak robić może częściej? Takie właśnie timelapsy, coś w tym stylu. A może zostawię tak, jak jest. Zobaczymy. Kopiemy te złoża, to jest to tak interesujące. Tam coś już te szkielety się czają, żeby mnie zabić pewnie. Naprawdę. Ma jakiś dziwny szkielet. Taki z jakimś gundem na czole. Każdy lubi coś innego. O gustach się nie rozmawia. Lecimy. Ups. Nie wiem, co tam co zrobi, ale... Szalony. O, wlejemy tu wodę. Nie wiem, co ja robię. Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem, co ja robię. No, kino, no, kino. O, bardzo dziękuję. Słusznie. Dobra, tym razem tam nie wpadnę. Tym razem się da. Nie! Tak. Czemu nie klikam CZOZ 24, żeby tego spierać, bo od razu... O, przy okazji jak przychodziłem, to znalazłem... gdzieś tam życie, nareszcie! Będziemy mieli trochę więcej życia. Także... super ekstra. Świetnie, mega koks. O, tam leci jakiś nietoperz. Szalony. Wreszcie coś ciekawego się dzieje. Znalazłem coś. Wreszcie coś porządnego. Wartego uwagi. Trochę mam pecha, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Jak to mówili prastarzy górale. Dobra. Użyjemy naszej super dzidy do zabicia. Tego ziomka. I tym. Life is done. Teraz to się zmieniło, kiedyś trzeba było używać młotka do tego, a teraz widzę, że nie trzeba. O! Żelazo! Bardzo dobrze. Żelazo zawsze spoko. Dobra, wykopaliśmy. Where are we now? Dobra. Co tam jest? Pod... A, co nawet podpisane jest. Ale czadzio. Pasy dały mi łapkę tutaj. O, tam jest jeszcze jakiś emerald. Emetyst. Nice. O, tam coś jest. Tam coś jest! Sapphire. Sapphire. Szafir. Chyba tak. Na szafir. O, szybko. Powietrze. Dobra, powietrze jest. Trzeba wydobyć. Szafir! Nic nie widzę, ale jest dobrze. Uff. Jeszcze to chyba jest jeden kawałek. Nie, chyba już nie widzę, więc mi się glowsticki. No, wydaje mi się. Dobra, wychodzimy stąd. Co, idziemy po poty. Mamy tego grappling hooka. Aaa, znowu! Dobra. No nie, darkness to za... Szmacko. Wykopiemy to. Wydnę wam to wykopanie, bo to nudne. Tam, tarara, tam, tam, tarara. Nie będziemy całe życie kopać, nie? Co nie, chłopaki? O, to było przejście! Lolololololo. Teraz tak, czy tam nie ma żelaza przypadkiem? Czy to nie jest... Nie, a to? Nie. Idziemy stąd, chłopaki! Wychodzimy. Nie
nie mamy czego szukać. Dobra, schodzimy. Stąd pod górę. No nie! 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 Może nam się uda! Uda się! Uda się! Nie zginę, nie zginę, nie zginę! Uda się, uda się! O kurde! Uff! Naprawdę uff! Myślałem, że znowu będzie fail. O, o, o! Myślę, że przydałoby się zrobić domki. Nie wiem, czy w tym odcinku zdążę. Może zdążę. Ale go piję jak szalony. Ciul. O, huk, właśnie zrobiłem huka. Właśnie. Z tego robi się to i łańcuch. Także nieźle, nie? To ma tam szansę na dropę jakąś, nie wiem, 7%. Ścielam teraz. Tak mi się coś po prostu, nie wiem. Ale nieduża jest ogólnie szansa, tak? Znaczy nie, w sumie duża, 7% jest dużo. Na przykład taki Pirania Hut chyba się nazywa. Nie wiem, ogólnie lecieć pirani. To ma szansę na dropa. Uwaga, tym. Tam piąty. To ma szansę na dropa 0,3%. I farmię go na tym starym świecie, nie? To wam nie pokazałem, bo co grałem. Sobie też trochę tak samo, nie nagrałem tego. To na tamtym świecie zrobienie go zajęło mi 4 godziny. Tak, 4 godziny zostałem przy piraniach i nowa mnie kupi. Także tego. Dobra, tu mam jakieś poty. Co się podciąż? Co się podciąż? Dobra. Tutaj jeszcze jest jakiś pot. Tutaj jest jakiś pot. Zrobię sobie deseczka, deseczka. Dobra. Okej, mam nadzieję, że znajdziemy tylko złotą skrzynkę. Właśnie o tym mówię. Wreszcie! Chłopaki, wreszcie mamy to. Chłopaki. Zaraz. Show spikes, show spikes. Slide down walls. Tak, to jest bardzo spoko item. I mamy suspicious looking eye. To jest też spoko. Będziemy mogli off-cut Cthulhu. Przyzwać sobie. Ale tymczasem mamy to. Zaraz wam pokażę, jak to działa. O, właśnie coś takiego. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh my god, oh my god, oh my god. Dobra. Ja mam siły żyć. Dobra. Tak. Nie wiem, co powiedzieć, po prostu nie wiem, co powiedzieć. Skraszowało mi trawie. Czy skraszowało mi trawie? Czy? To tak. Dobra. Dzięki za oglądanie. Następnym odcinku postaram się zrobić domek. Tak, teraz zajmiemy się domkiem. Będzie fajnie. See ya. Komentujcie, lajkujcie. Marka.